Dan ponownie przeszedł przez salę, wspiął się na automat i spojrzał. Otaczają autobus grubym pierścieniem, zameldował. Najwięcej ich jest przed światłami, jakby myśleli, że w środku ukrywa się jakaś supergwiazda. Na pewno rozdeptali tych, na których stoją. Odwrócił się do kleja i wskazał brudny telefon komórkowy motoroli, który klej trzymał w dłoni. Jeśli masz to zrobić, proponuję, żebyś się pośpieszył, zanim któryś z nich postanowi wsiąść do tego przeklętego autobusu i odjechać. Powinienem wyłączyć silnik, ale pomyślałem, że wtedy zgasną światła, powiedział Jordan, a chciałem, żeby oświetlały mi drogę. W porządku, Jordanie, powiedział Klej. Nic się nie stało. Zamierzam. Jednak w kieszeni, z której wyciągnął telefon komórkowy, nie było nic więcej. Skrawek papieru z numerem zniknął. Klej i Tom gorączkowo szukali go na podłodze, a Dan ponuro meldował z automatu, że pierwszy telefoniczny właśnie wdarł się do autobusu, kiedy Denis wrzasnęła przestańcie, zamknij się! Wszyscy znieruchomili i spojrzeli na nią. Klejowi serce podeszło do gardła. Nie mógł nadziwić się swoich głupocie. "Ray Umar za to ty głupi śmieciu" wrzeszczał na siebie w myślach. On umar za to, a ty zgubiłeś kartkę. Denis zamknęła oczy i podniosła złożone dłonie do pochylonej głowy, potem zaintonowała pośpiesznie: "Niech święty Antoni temu dopomoże, który coś zgubił i znaleźć nie może." "Co to jest?" zapytał ze zdumieniem Dan. "Modlitwa do świętego Antoniego" wyjaśniła spokojnie. Nauczyłam się jej w szkółce parafialnej, zawsze skutkuje. Litości, jęknął Tom. Zignorowała go, skupiając całą uwagę na kleju. Nie ma jej na podłodze, prawda? Nie sądzę, nie. Jeszcze dwóch weszło do autobusu, zameldował Dan. Włączył się migacz, któryś z nich musiał usiąść. Za... Proszę zamknij się, Dan, powiedziała Denis, nadal patrzyła na kleja wciąż spokojnie. Jeśli zgubiłeś ją w autobusie albo przed budynkiem, to już jej nie znajdziemy, prawda? Tak, odparł z ciężkim sercem. Zatem wiemy, że tam jej nie zgubiłeś. Skąd to wiemy? Ponieważ Bóg by na to nie pozwolił. Chyba zaraz pęknie mi głowa, zauważył Tom dziwnie opanowanym głosem. Ponownie nie zwróciła na niego uwagi, której kieszeni nie sprawdziłeś. Sprawdziłem każdą, zaczął Klej i urwał. Nie odrywając oczu od Denis, wsunął palce do kieszonki na zegarek wszytej w większą przednią kieszeń swoich dżinsów. Kawałek papieru był tam. Klej nie pamiętał, żeby go tam wkładał, ale był tam. Wyjął go starannym pismem. Zmarły zapisał na karteczce numer 207-919. 98-11. Podziękuj ode mnie świętemu Antoniemu – powiedział Klej. – Jeśli to się uda – odparła – poproszę świętego Antoniego, żeby podziękował Bogu. – Deni – rzekł Tom. Odwróciła się do niego. – Podziękuj jemu i ode mnie. We czwórkę siedzieli pod podwójnymi drzwiami, przez które tu weszli, licząc, że osłoni ich stalowa płyta, Jordan przykucnął z tyłu budynku pod wybitym oknem, przez które wyszedł. – Co zrobimy, jeśli wybuch nie wywali żadnej dziury w ścianie tego budynku? – zapytał Tom. – Coś wymyślimy – odparł Clay. – A jeśli bomba reja nie eksploduje? – zapytał Dan. – Weźmiemy długi rozbieg i kopniemy ją – powiedziała Denise. – No już, Clay, nie czekaj na fanfary. Otworzył komórkę, spojrzał na ciemny wyświetlacz – i uświadomił sobie, że powinien sprawdzić zasięg, zanim posłał Jordana na zewnątrz. Nie przyszło mu to do głowy. Nikt z nich o tym nie pomyślał. Głupota. Prawie taka sama jak zapomnienie o tym, że skrawek papieru z zapisanym numerem telefonu schował do kieszonki na zegarek. Wcisnął włącznik. Telefon pisnął. Przez chwilę nic się nie działo, a potem pojawiły się trzy. Słupki jasne i wyraźne, wystukał numer, a potem położył kciuk na klawiszu z napisem Call. – Jordanie, jesteś gotowy? Tak. A wy ludzie? spytał klej. Zrób to, zanim dostanę zabału rzekł Tom. Oczami duszy klej zobaczył koszmarnie realistyczny obraz Johnny o jej leżący tuż obok miejsca, gdzie zatrzymał się wyładowany materiałem wybuchowym autobus. Leżący na plecach z szeroko otwartymi oczami i rękami splecionymi na piersi okrytej pod koszulkiem red socksów, słuchający muzyki, podczas gdy jego mózg odbudowywał się w nowy i dziwny sposób. Odepchnął ten obraz od siebie. Niech święty Antoni pomoże powiedział bez żadnego konkretnego powodu, a potem nacisnął klawisz, łącząc się z telefonem komórkowym. W bagażniku autobusu Zdążył powiedzieć w myślach 121 i 122 Zanim cały świat Za murami kaszwa makaol Wybuchnął I huk eksplozji łapczywie pochłonął Adagio Tomas Albinioniego. Szyby We wszystkich okienkach Znajdujących się pod sufitem Od strony trawiastego placu Wyleciały wepchnięte podmuchem Otwory Rozbłysły szkarłatnym światłem a potem cały południowy koniec budynku rozleciał się, sypiąc gradem desek szkła i siana. Drzwi, pod którymi siedzieli, zdawał się uginać. Denis obronnym gestem objęła rękami brzuch. Na zewnątrz rozległ się przeraźliwy wrzask. Przez moment ten dźwięk rozcinał klejowi czaszkę, niczym piła łańcuchowa, potem ucichł. Natomiast wrzask w jego uszach nie milkł. Wrzask ludzi smażących się w piekle. Coś wylądowało na dachu. Było tak ciężkie, że cały budynek się zatrząsł. Klej podniósł denis. Spojrzała na niego oszalałym wzrokiem, jakby nie wiedziała, kim jest. Choć krzyczał, ale ledwie słyszał swój głos, jakby te dźwięki. Przedzierały się przez warstwę waty. Chodź, wynośmy się stąd. Tom już wstał. Dan też chciał, ale upadł. Spróbował jeszcze raz i tym razem mu się udało. Chwycił toma za rękę. Tom złapał dłoń denis. W troje powlekli się w kierunku otworu na końcu budynku. Tam znaleźli Jordana, który stał między stertami porozrzucanego siana. I patrzył na skutki jednego połączenia telefonicznego. Tą gigantyczną stopą, która nadepnęła na dach każdego okazał się spory fragment autobusu. Gonty płonęły. Tuż przed patrzącymi, za niewielką stertą płonącego siana, leżały do góry nogami dwa płonące fotele. Ich stalowe szkielety zmieniły się w spaghetti. Z nieba spadał deszcz, ubrań, koszule, kapelusze, slipki, szorty, suspensorium, płonący biustonosz. Klejs spostrzegł, że bele siana ułożone wzdłuż ściany budynku jako izolacja wkrótce zmienią się w morze płomieni. Wydostali się w samą porę.